A naszym gościem jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam pana. To redaktora. Ile będzie kosztowała 95 na Wigilię? Panie redaktorze, 95 będzie kosztowała około 5,80. Trudno określić to, co to grosza, bo to są pewne wahania cenowe, ale zgodnie z zapowiedzią rządu i zmniejszeniem danin do państwa, my to przełożymy poprzez rynek hurtowy, bo oczywiście to jest zaszyte w rynku hurtowym i oczywiście przełożymy to również na rynek detaliczny, ponieważ posiadamy stacje w całej Polsce i sądzę, że inne stacje konkurencyjne dostosują się, to są tak zwane mikrorynki, dostosują się do poziomu cen w naszym detalu. I kiedy będzie ten ruch widoczny, bo to jest 30 groszy starczy rządowej tak naprawdę. Ten ruch będzie, panie redaktorze, widoczny, ale oczywiście te ruchy cały czas są widoczne, jak pan zobaczy, spot zmienia się, leci do dołu, ropa również leci do dołu, dolar tanieje, więc te ruchy już są robione, już na niektórych stacjach paliwo dochodzi do 5,99, te ruchy codziennie trwają. Oczywiście 20 grudnia będzie ten podstawowy ruch w momencie, kiedy będzie obowiązywało zmniejszenie akcyzy i ten ruch będzie przełożony poprzez rynek hurtowy, poprzez detal na od razu. A ile wy zarabiacie teraz na litrze benzyny hurtowo, a ile zarabiacie na stacjach na samym Panie końcu? Redaktorze, to jest kilka marż, to jest kilka zmiennych. To jest po pierwsze generalnie marża rafineryjna, marża hurtowa, marża detaliczna, bo mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, że około w tej cenie jest zaszytych ponad 50% danin do państwa. Pozostała cena to jest koszt ropy i oczywiście te ceny się wahają, więc te marże są bardzo, bardzo niewielkie. Marża do marży i się uzbiera 2,9 miliarda złotych w trzecim kwartale. Gratuluję zysku, panie prezesie, panie ale Polacy by chcieli. Panie redaktorze, jeżeli pan wgryzie się w te dane, to największy zysk mamy z przemysłu petrochemicznego i z energetycznego. A co to w zasadzie znaczy? W tym zakresie. To znaczy, że PKN Orlen to nie tylko paliwa. PKN Orlen to firma już multienergetyczna. PKN Orlen to cały pion petrochemiczny, gdzie te marże petrochemiczne są na przyzwoitym poziomie. Również to energetyka. To są smary, oleje? Czy petrochemia, to jest... tak, ale petrochemia to jest wszystko. Petrochemia to jest główny wkład do przemysłu meblowych, do przemysłu generalnie, do różnych tworzyw, które się stosuje w samochodach, które się stosuje w chemii. I to różnego rodzaju kwestia surowców, polipropylenów, polietylenów, HDP-ów. To jest kwestia całego łańcucha tworzyć. W ogóle petrochemia tak naprawdę w każdej rozwiniętej gospodarce jest drugą gałęzią gospodarki. A jeżeli pan redaktor, budownictwo, jeżeli pan redaktor zobaczy na marże, jakie są generalnie, na otoczenie makro, to dziś marże rafineryjne są najmniejsze w historii. W związku z tym tak naprawdę PKN Orlen to też wiele zależnych spółek, też spółki zagraniczne tak naprawdę i 60% przychodów mamy z rynków zagranicznych, 40% z rynku polskiego. Na samej benzynie byście nie zarabiali w Polsce? Ale oczywiście na samej benzynie PKN Orlen i w ogóle miałby wielki problem się utrzymać, dlatego budujemy multienergetyczną spółkę, by było parę filarów, nie tylko jedna... O energii za chwilę, panie prezesie, ale obiecałem, że spytam się o autogaz. To nie jest wasz podstawowy produkt na stacjach, ale dla wielu kierowców w Polsce to jest bardzo ważny produkt. Autogaz drożał. Część tego autogazu na rynek polski trafia z Białorusi. Te napięcia polityczne też się kładą cieniem na sytuacji. Jak pan sądzi, jaka będzie cena autogazu? Panie redaktorze, oczywiście akcyza w tym kierunku też pójdzie do dołu i cena autogazu również pójdzie do dołu, tak samo jeżeli chodzi o paliwa. Oczywiście ten rynek jest bardzo trudny. To wszystko też zależy od napięć, które są również w regionie. Widzimy te napięcia, ale też zależy od rozwoju całej pandemii na świecie. I mówmy szczerze, ta pandemia powoduje bardzo duże wahania, a to widzimy, ale staramy się być koncernem stabilnym. Jeżeli zobaczymy ceny paliw, jeszcze raz to podkreślę, bo to jest dla mnie rzecz bardzo ważna, że my poprzez naszą politykę próbowaliśmy, by nasze paliwa w Polsce były najtańsze w Europie. I to się nam udało. W międzyczasie podjęliśmy bardzo ważne decyzje zakupu CO2 po 23 euro. O dziś
dziś, jeżeli mówimy o prawa do emisji, to jest około 80 euro i to nam pomogło generalnie, że te ceny paliw były najniższe w Europie. Ale ja rozumiem, klient, kierowca chce, by paliwa były jeszcze niższe. To też również wysokość cen paliw napędza inflację. W związku z tym teraz są działania rządu obniżające daniny, byśmy my mogli paliwa obniżyć. Oczywiście. Ale z drugiej strony też kierowcy, jeżeli chcą mieć z punktu widzenia was interesu waszej spółki, to najlepiej byłoby, żeby kierowca kupił jeszcze hot doga i zrobił duże zakupy na stacji, bo wtedy będziecie mieli przestrzeń, żeby benzynę. Ale panie redaktorze, ale to jest normalne. No, że stacja ma być punktem nie tylko tankowania, to ma być punkt obsługi klienta i wchodzimy cały czas w dodatkowe usługi, choćby ostatnio w usługi kurierskie, więc cały czas budujemy firmę. Dziś najbardziej deficytowym towarem jest czas i dla nas jest ważne, żeby klient na stacji mógł załatwić wiele rzeczy. Nie tylko kwestia tankowania, ale kwestia sklepu, kwestia gastronomii, kwestia usług kurierskich. To jak gdyby buduje większy portfel klienta. To jest normalne zadanie biznesowe. I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa się dzieje w polskiej gospodarce i wy jesteście jednym z części tej układanki, to jest energetyka. Orlen to jest firma energetyczna i to jest firma, która wchodzi w energetykę jądrową. Podpisane porozumienie z Syntosem, prywatną firmą Michała Sołowowa. Na czym ta operacja ma polegać? Co to są za bloki w zasadzie, które wy kupujecie? Co się wydarzy w tej energetyce jądrowej w ciągu najbliższych lat? Panie redaktorze, to jest bardzo ważne wydarzenie. PKN Orlen, jesteśmy firmą, która ma ten pion energetyczny. Bardzo mocno działamy w obszarze energetyki zeroemisyjnej, niskoemisyjnej. Przecież mamy elektrownie gazowe, budujemy następne elektrownie gazowe, ale następnym etapem to jest energetyka jądrowa i my patrzymy na różne kierunki rozwoju. Jeżeli firma Syntos Green Energy ma wyłączność firmy GE Hitachi, firmy, która najbardziej jest zaawansowana w tej technologii mikroatomów i małych atomów, to generalnie chcemy w tym zakresie połączyć siły. I dlatego podpisaliśmy umowę inwestycyjną i ta umowa inwestycyjna daje nam możliwość ci wspólnej inwestycji w to przedsięwzięcie. I to inwestycja, które to jest kupienie bloku. Panie redaktorze, pierwsza jest umowa inwestycyjna, która na mocy której powstanie spółka. Spółka będzie nazywała się Orlen Syntos Green Energy. Ta spółka będzie posiadała wyłączność na SMR, czyli na małe atomy. Tą wyłączność, którą da GE Hitachi. Na rynek polski. Na rynek polski. Ta technologia generalnie jest technologią zminiaturyzowanego atomu, który już GE wybudowało 8 atomów BWR-6 i to jest zminiaturyzowana technologia tego atomu. To znaczy, jak to jest duże i ile to daje energii? Już teraz powiem, to jest zminiaturyzowana technologia i do tej technologii również generalnie my przekonaliśmy się, ale nie tylko my. Są też inne kraje, choćby nawet niedawno umowa została podpisana z Kanadą w tym zakresie. Jeżeli mówimy o tej technologii, to są reaktory 300 MW. Wielkość tych reaktorów jest wielkością boiska sportowego. Jeżeli mówimy o wyprodukowaniu energii elektrycznej, to jest ilość energii elektrycznej może zaspokoić 150-tysięczne miasto i my generalnie będziemy posiadać technologię, ale zarówno będziemy wykonywać te reaktory. Już jest podpisany list intencyjny w sprawie omówienia warunków dostaw pierwszych reaktorów Kiedy do Polski. Kiedy pierwsze reaktory trafią do Polski, a tego dowiedzą się ci, którzy z nami zostaną na antenie radia internetowego RMF24, na portalu rmf24.pl i interia.pl i w mediach społecznościowych. Dziękujemy słuchaczom RMF. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Jest naszym gościem. Panie prezesie, to kiedy te mini reaktory trafią do nas? I powiedział pan, że to jest wielkości boiska piłkarskiego. To jest szalenie ciekawe tak naprawdę ta technologia, ale to jest, jak rozumiem, wkopane w ziemię tak naprawdę, więc to nie jest wysokie, tylko takie nie bardzo wystające docelowo. Panie rektorze, szerzej na ten proces należy popatrzeć. W pierwszej kolejności patrzymy pod kątem biznesowym. Jeżeli popatrzymy na koszt wyprodukowania tej energii, która jest poprzez ten mały atom, to jest 30% tańszy koszt wyprodukowania energii niż najbardziej optymalnej elektrowni gazowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wtedy, ta technologia trzeciej... Ale to wtedy, kiedy mamy politykę energetyczną unijną, czy to bez... Teraz licząc tą politykę unijną. Natomiast
generalnie jest to reaktor trzeciej generacji. Są to reaktory o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Mało, są to reaktory, gdzie strefa oddziaływania tego reaktora może być zdecydowanie mniejsza. To jest około kilometra. W związku z tym możemy śmiało wykorzystać oddziaływania reaktora. Reaktora w razie, nie daj Boże, awarii. Natomiast generalnie Kanada wybrała tą technologię, twierdzą, że jest to najbardziej bezpieczna w tym zakresie technologia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo w tym zakresie ważna, można wykorzystać były tereny, były zakłady po byłych elektrowniach węglowych. One też mają pewną strefę ochronną. Mało to. Są to reaktory stosunkowo niewielkiej mocy, 300 MW. Można je budować modułowo, czyli mogą być większe reaktory. Można dostosować... Jak to się ma do takiej klasycznej elektrowni, te 300 MW, panie prezesie? No to zależy, jaką ma pan klasyczną elektrownię. Są różne klasyczne elektrownie. Są węglowe elektrownie, które mają 1000 MW, 220 MW. To są różne konfiguracje elektrowni, choćby nawet węglowe. Jeżeli mówimy o SMR-ach, czyli małych atomach 300 MW, to o tyle jeszcze jest rzecz bardzo dobra, ponieważ można po pierwsze różnie je konfigurować i dostosować do odbiorów mocy, do sieci, które odbierają o moc. Więc jeżeli niektóre elektrownie wytwarzają 400, 500, 600 MW, a są załóżmy węglowe, to wstawiając bloki 300 MW, nie ma konieczności przebudowywać sieci, która odbiera w tym zakresie tą moc. Mało to, bo przecież te reaktory nie tylko mają służyć do produkcji energii elektrycznej, do produkcji również ciepła. Czyli to mogą być bloki, panie prezesie, żebym zrozumiał, to mogą być bloki, które będą pomagały w Polsce przejść przez proces zmniejszania udziału węgla w miksie energetycznym w ten sposób, żeby jednocześnie nie trzeba było jeszcze więcej wydawać na infrastrukturę sieciową, co jest olbrzymim problemem. Ale panie redaktorze, wielkim problemem jest stabilność mocy w systemie. Jeżeli my dziś jako Orlen bardzo mocno inwestujemy choćby nawet w offshore, onshore, czyli farmy na lądzie, farmy na Bałtyku, nie zawsze wieje, nie zawsze generalnie są pewne parametry, więc trzeba czymś tą moc stabilizować. Dziś to są takie moc, bloki, które jak się, one są ale muszę on, panie redaktorze dobrze dokończyć. Dziś chcą stabilizować tą moc, głównie do stabilizacji mocy, elektrownie regulacyjne to są elektrownie gazowe tak naprawdę. Tak. Ale gaz jest paliwem przejściowym i też widzimy, jakie osiąga ceny, że ekonomicznie może być nieuzasadniony. Więc mały atom jest zeroemisyjny, co jest bardzo ważne i powoduje budowanie stabilnej mocy w systemie. Ja mam jeszcze jedno techniczne pytanie. Wydawczyni mnie zastrzeli, że tak się dopytuje, ale to jest naprawdę ciekawe. Czy to są reaktory takie, że one są on-off, czy to jest tak, że można regulować, ile płynie mocy? To znaczy, że to jest albo 300, albo zero, czy to jest raczej tak, ale że można... Oczywiście, że reaktorami jądrowymi można regulować, jest pewna moc minimalna, maksymalna i można w tym zakresie prowadzić proces regulacji. Dobrze, bo naprawdę wydawczyni mnie już tutaj pogania bardzo słusznie, żebyśmy szli dalej, bo powiedział pan o farmach wiatrowych na Bałtyku. W naszym studiu był premier Pawlak, który mówił, że no, jednak tańszą technologią jest ciągle energetyka wiatrowa lądowa i że to ona może być takim paliwem tej przyspieszonej modernizacji polskiej energetyki. Co pan na to i na ile te inwestycje wiatrowe, które są bardzo drogie, nie są jednak taką pieśnią dalekiej przyszłości, jeżeli chodzi o polską transformację energetyczną. Panie redaktorze, transformacja musi iść w kilku kierunkach. Transformacja musi iść w kierunkach farm wiatrowych na lądzie, co też nasza firma robi, bo nie tym też budujemy farmy na lądzie, ale i też prowadzimy procesy akwizycji w tym zakresie, ale również farmy na Bałtyku. Farmy na Bałtyku mają to do siebie, że jeżeli mówimy o stabilność mocy i wykorzystanie, to zdecydowanie generalnie to jest ponad 45% dni w roku, gdzie wieje, to jest właśnie Bałtyk. I w związku z tym tam ta ekonomiczna strona
mówi, że powinniśmy budować farmy. Pierwszą taką farmę zaczniemy budować za 1,5 roku. To będzie farma 1200 MW. Oczywiście staramy się teraz o następne... A ile to następne, będzie słupów stało? Tak? No, to będzie około 80, to zależy, bo to jest, kwestia około 80 słupów. Natomiast staramy się o następne koncesje, ponieważ uważamy, że tu element skali, czyli tak zwana ekonomia skali jest bardzo ważna, bo jeżeli, załóżmy, PKN Orlen będzie posiadał większą ilość koncesji, to automatycznie mamy partnera technologicznego, zamówimy większą ilość turbin, masztów, ale też będziemy stawiać pewne warunki. Warunki na przykład, że w Polsce ma być produkcja turbin, że w Polsce ma być produkcja masztów. To będą warunki, które my również postawimy, bo dla nas jest ważne nie tylko robić biznes, ale również rozwijać łańcuch dostaw z polskiej gospodarki tak naprawdę, bo przy takim w ogóle całe inwestycje na Bałtyku to jest ponad 100 miliardów złotych. No, nie jest tak, że my jako Polska trochę jednak straciliśmy tą szansę przez ostatnie lata żeby być poddostawcą w budowie. Panie redaktorze, nie sądzę, że straciliśmy, bo jeżeli będziemy posiadać te koncesje, a już rozmawiamy z partnerami technologicznymi, to w Polsce będą powstawać właśnie te fabryki, w Polsce będzie ta produkcja przy wykorzystaniu... Chodzi o wiatraki, chodzi o turbiny, ale o wiele tak? rzeczy, o wiatraki, tak samo w Polsce chcemy budować spółkę serwisową. W Polsce chcemy budować spółkę serwisową, jak i w Polsce chcemy budować spółkę instalacyjną również w tym zakresie. Podpisaliśmy ostatnio o porozumienie intencyjne z G i prowadzimy również z nimi rozmowy. To jest wiele kwestii, które się składa w przypadku budowy farm na morzu. To jest też kwestia portu serwisowego, więc prowadzimy rozmowy i też bardzo mocno prowadzimy też procesy przygotowawcze do tych potężnych inwestycji. Na 14 stycznia został przesunięty termin realizacji środków zaradczych w sprawie fuzji Orlen Lotos. Panie prezesie, kiedy wreszcie ta fuzja się wydarzy? Panie redaktorze, dokonaliśmy już paru fuzji w Orlenie i mamy doświadczenie. Ja nie będę tej fuzji liczył na dni, bo to są bardzo poważne rozmowy. To są rozmowy, które zarówno mają nam zabezpieczyć biznes, ale to są rozmowy, które mają nam zabezpieczyć to know-how technologiczne do Polski, ale to są rozmowy, które również mają nam zabezpieczyć bezpieczeństwo paliwowe w Polsce. W związku z tym, jeżeli moi partnerzy w tych rozmowach proszą o większą ilość czasu, to ja oczywiście generalnie również uważam, że ta większa ilość czasu powinna być. To jest bardzo skomplikowany proces, który jest bardzo ważny dla całej gospodarki, ponieważ te procesy już dawno, 30 lat temu powinny zaistnieć, tak jak w innych krajach i powinniśmy połączyć tą branżę. Bo panie redaktorze, jeżeli my chcemy w ogóle w Polsce mówić o poważnej transformacji energetycznej, to musimy mieć efekt skali. To musimy generalnie mieć spółkę zbilansowaną, połączoną. To musimy mieć duży koncern multienergetyczny, który załóżmy będzie robił przychodu 200 miliardów złotych. Taki koncern może inwestować w transformację energetyczną. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że te rozmowy i partnerzy, o których pan mówi, to jest, jak rozumiem, partnerzy, którzy by mieli objąć tą część udziału w Lotosie, którą połączony koncern musi na mocy warunków narzuconych przez Komisję Europejską zbyć. Między innymi chodzi o 30% mocy wytwórczych rafinerii Lotosu w Gdańsku. Czyli ona dalej będzie w naszych rękach, dalej będziemy operatorem tej rafinerii. 30% musimy właśnie tej części rafinerii zbyć i szukamy partnera, który generalnie mamy partnerów, z którymi rozmawiamy, którzy wykonają, przez nich wykonamy te warunki zaradcze, ale to są rozmowy biznesowe. To jest kwestia zbycia słopa, czy też wymiany, czy też innych ofert, które mogą nam złożyć w tym zakresie. A dużo jest chętnych? Panie redaktorze, to są... Czy już została tylko jeden partner, z którym rozmawiacie? Nie, absolutnie nie rozmawiamy z jednym. To zależy, jaki rodzaj warunków zaradczych. Rozmawiamy z kilkoma w tym zakresie, bo tak uważam, że powinny być prowadzone negocjacje. Są to bardzo skomplikowane negocjacje. To jest bardzo skomplikowany proces, ale my ten proces musimy mieć za sobą. My nie możemy, panie... Tak. Krytycy tej fuzji i... wprowadzanych środków zaradczych twierdzą, że niezależnie od tego, kto kupi te 30% udziałów, to na sam koniec one i tak trafią do Rosjan w pewnym momencie. Nie, no oczywiście cały czas straszy się nas Rosjanami, no to jest bardzo wspaniała rzecz. No, ci, co najbardziej... Ostatnio to człowiek się trochę może bać. Panie redaktorze, ci, co nas straszą właśnie, no to działają chyba na korzyść Rosjan, bo niech pan zobaczy, my nie mamy zbilansowego zakupu ropy do Polski. Czy to jest nie na korzyść Rosjan? Przecież my tak naprawdę powinniśmy, my kupujemy całą partię
ropy, choćby nawet dla Litwinów, kupujemy całą partię ropy, choćby nawet dla Czechów, a w Polsce posiadamy dwa koncerny, które tak naprawdę mają jednego właściciela, który ma pozycję dominującą w tym zakresie i każdy z nas kupuje osobno ropę. Czy nie jesteśmy przez to rozgrywani, mówiąc szczerze? Czy to nie służy właśnie temu, że jesteśmy rozgrywani? My dawno powinniśmy się połączyć. Panie redaktorze, dziś liczy się element ilość, którą pan kupuje. Krytycy mówią, że teraz 100% mocy przetwórstwa ropy naftowej w Polsce jest w rękach państwa, a później będzie tak, że 30% tej mniejszej rafinerii, czyli rafinerii gdańskiej, trafi do jakiegoś podmiotu zewnętrznego. I że to ma być to ryzyko. Ale to jest nieprawda. My przecież dalej będziemy operatorem rafinerii i my będziemy kupować ropę, więc to jest po prostu nieprawda. My zbilansujemy zakup ropy. Właśnie zbilansowanie zakupu ropy i połączenie ilości zakupu ropy daje pewną pozycję negocjacyjną, panie redaktorze. PGNiG jeszcze w tej układance ma być ważnym elementem. Posłuchajmy tego, co mówił były minister gospodarki i były prezes PGNiG Piotr Woźniak, który był naszym gościem, odnosząc się do mojego pytania o to, czy należy teraz przeprowadzać operację budowy tego dużego koncernu multienergetycznego, czyli między innymi do niego dołączyć PGNiG. Piotr Woźniak. W 2022 roku definitywnie wygasa kontrakt na dostawy gazu z Rosji, z Federacji Rosyjskiej. I tworzenie wachliwej atmosfery, czy wachliwego stanu właścicielskiego w tym samym roku, bo pewnie to się już w tym roku nie będzie miało miejsca, jest niesłychanie ryzykowne i oczywiście będzie za to tu nie ma co liczyć na pobłażliwość wschodniego partnera. On na pewno wykorzysta sytuację. Co pan na to, panie prezesie? Przez grzeczność nie powiem, że nie zgadzam się absolutnie z tą wypowiedzią. W żadnym wypadku koncerny takie, które są już połączone w Europie istnieją, z takimi koncernami konkurujemy i to jest normalne. W polskiej racji stanu to połączenie powinno nastąpić i połączenie w żadnym wypadku nie wpłynie na pogorszenie negocjacji, wręcz na odwrót. Mówmy szczerze, tam się wydobywa ropę, gdzie się wydobywa gaz. Jeżeli mówimy o partnerze rosyjskim, to tak naprawdę widzimy inne firmy. Rosneft, Tatneft, w Gazprom, ale tak naprawdę to są firmy tych samych państwa rosyjskiego, więc niech mi pan powie, czy element skali nie może wpłynąć pozytywnie na negocjacje. To jest normalne, więc absolutnie nie zgadzam się z panem prezesem z tą wypowiedzią. Chcę panu też powiedzieć, dam jeszcze kilka argumentów, panie redaktorze. Proszę zobaczyć, wchodzą alternatywne paliwa. Kwestia wodoru, to co? Mamy wszyscy pracować nad wodorem. Ma nad wodorem pracować PGNiG, nad wodorem ma pracować Lotos, nad wodorem ma pracować Orlen. Mamy wydawać potężne pieniądze na badania, mamy potężne pieniądze wydawać na logistykę. To chyba trzeba to zbilansować, byśmy po prostu nie tracili tych środków. Kwestia, wiele innych kwestii. Kwestia zależnych spółek. Jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Orlen jest firmą, która jest bardzo zależna od otoczenia makro, czyli od otoczenia, otoczenia w ogóle całych gospodarek, od sytuacji w całej gospodarce globalnej. Energa czy PGNiG jest firmą bardziej stabilną, bo ma dochody regulacyjne i byśmy mogli robić te potężne procesy inwestycyjne, potrzeba nam również tych dochodów regulacyjnych, stabilnych dochodów regulacji poprzez dochodów regulacyjnych, żeby się zadłużać. Byśmy mogli stabilnie prowadzić procesy inwestycyjne. Panie prezesie, jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne, to, która budziła dużo wątpliwości, była opisywana jako jednak taka, która ma podtekst polityczny, była ta inwestycja w Polska Presę. Mija już w zasadzie rok. Czy widać, czy pan może inwestorom pokazywać realne skutki, które rzeczywiście pokazują biznesowy sens tej operacji, która była krytykowana jako polityczna? Panie redaktorze, to jest również biznesowy sens tej operacji z racji tego, że Polska Press działa w regionach. My bardzo mocno rozwijamy się w regionach. Budujemy choćby nawet usługi kurierskie. Mamy swój dom mediowy. Możemy nie tylko generalnie, również możemy być korzystać, mając swój dom mediowy, korzystając z Polski Press. To jest zadanie, które buduje nam biznes, buduje nam portfel klientów i łączy się to choćby nawet z zadaniem usług e-commerce'owych, które też również budujemy, czy usług kurierskich. I wiele mamy biznesów w Orlenie. Posiadamy wiele spółek, których wykorzystujemy w różnych miejscach i
do robienia po prostu biznesu. I nie widzę, żeby to był jakiś większy w tym zakresie problem w porównaniu z innymi inwestycjami, których dokonaliśmy. Trwa pana spór z Gazetą Wyborczą. Był ostatnio decyzja sądu, który nie zgodził się na opublikowanie sprostowania, które pan przedstawił. Czy będą kolejne pozwy, panie prezesie? Panie redaktorze, ja mam wiele pozwów i wiele spraw, które wytoczyłem w Gazecie Wyborczej w tym zakresie i będę dochodził na drodze prawnej. To, co uważam, że jest konieczne, bo uważam, że to były działania, które miały tylko i wyłącznie osłabić moją osobę w trakcie prowadzenia tak strategicznych procesów. Pragnę zaznaczyć, panie redaktorze, że dwukrotnie prokuratura umarzała te sprawy. Pragnę zaznaczyć, że ja dwukrotnie już wygrałem w sądzie pierwszej instancji, jeżeli chodzi w tym zakresie o pomówienie. Więc jestem zupełnie spokojny. Uważam, że to nie jest rzetelne dziennikarstwo w tym zakresie. Ale w tych, już zbliżając się do końca tej rozmowy, jednak ja rozumiem, że pan kwestionuje też integralność tak naprawdę tych taśm, ale tam jednak wraca taka wątpliwość, że pana wpływ na spółkę w momencie, kiedy był pan samorządowcem, nawet jeżeli był pośredni, to jednak był. Panie redaktorze, nie było żadnego wpływu mojego na spółkę. Dwukrotnie prokuratura umorzyła to postępowanie. Jeżeli mówimy o materiałach, które rzekomo były, one mogły być z roku 2003, panie redaktorze, więc nie ma żadnego stwierdzenia oryginalności tych nagrań, nie ma żadnego. I dziennikarstwo profesjonalne nie powinno tak wyglądać, panie redaktorze, i ja jestem zupełnie spokojny o te sprawy. Zresztą te nagrania tak naprawdę nic nie wnoszą. One mogą być 18 lat temu. W związku z tym nic nie wnoszą. Sytuacji, do Orlenu, do biznesu. Proszę zobaczyć, jak jest Orlen oceniany, proszę zobaczyć, jak Orlen się rozwija. Czy to coś wnosi? Nie. To była po prostu hucpa tylko i wyłącznie zrobiona na mojej osobie, która nie przyniosła żadnego efektu. Panie prezesie, był wniosek o to, żeby CBA jeszcze raz sprawdziło. Sam złożyłem ten wniosek. Tak. Panie redaktorze, ale proszę zobaczyć. Będą jeszcze jakieś... Panie redaktorze, ja jestem spokojny zupełnie, bo jestem osobą najbardziej sprawdzoną chyba w tym państwie. Ja już w 2013 roku przeszedłem wszystkie kontrole, jakie mogły być, jako jedyny z prezesów i zachęcam byłych prezesów Platformy Obywatelskiej. Pokazałem swoje dochody od 27 lat ze wszystkimi aktami notarialnymi, z wszystkimi PIT-ami, dochodami, więc nie musiałem tego wcale robić. Ale pokazałem wszystkim. Proszę bardzo. Mało to. Jeszcze oprócz tego, że byłem dwukrotnie sprawdzany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jednokrotnie, prawie 8 lat do tyłu byłem sprawdzany przez Biuro Antykorupcyjne, które było za czasów Platformy Obywatelskiej. Byłem sprawdzany przez Urząd Kontroli Skarbowej, przez wszystkie instytucje, ja i moja rodzina. Generalnie jestem zupełnie o to spokojny. Mało. Sam złożyłem wniosek jeszcze o samokontrolę następną. Panie prezesie, jeszcze została i koncesje na Morzu Norweskim, i ruch, i detal, i o to wszystko nie zdążyłem się spytać, a tematów bardzo dużo. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.